Dzień dobry, polscy siatkarze wygrali z Amerykanami. Od tego zaczniemy Teleekspres w środę 31 sierpnia. Ostatni dzień wakacji obfituje także w inne wydarzenia, które Państwu przekażemy. Beata Chmielowska-Olec, zapraszam. Trzecie zwycięstwo w drodze po trzecie Mistrzostwo Świata. Polscy siatkarze pokonali Amerykanów. To wtedy narodziła się Solidarność. Mijają 42 lata od podpisania porozumień sierpniowych. Hołd dla księżnej Diany. Zginęła w wypadku samochodowym ćwierć wieku temu, a jej legenda nie blaknie. Niezwykła transplantacja we Wrocławiu. Dokładnie 2 lata po podpisaniu porozumień sierpniowych, a następnie wprowadzeniu stanu wojennego, tysiące ludzi wyszło na ulicę. Była umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Manifestowano w 60 miastach, m.in. w Lublinie. Tam do pokojowo protestujących ludzi milicjanci otworzyli ogień. Zginęły 3 osoby. Po latach IPN chce ukarać zbrodniarzy. Chcemy odnaleźć, drodzy Państwo, tych wszystkich, którzy ciągnęli za spus i odpowiadają za śmierć ofiar zbrodni lubińskiej. O protestach sprzed 40 lat opowiada film 1982, emisja o 21. Decyzja została podjęta. Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją, proszę Państwa, wetuję. Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia i zarazem apeluję, aby Sejm przyjął, liczę na to, w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi, bo wierzę w to, że także i przedstawiciele opozycji są przekonani co do tego, że tego typu rozwiązania są dla Polski i dla naszego rynku medialnego dobre, żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji, czy będą posiadaczami koncesji medialnych w naszym kraju. Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek, tak zwanych legislacyjnych, czyli jak wspomniałem, wrzucania w ostatniej chwili poprawek w drugim czytaniu, co jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, bez tym samym naruszenia prawa, a przede wszystkim, o co bardzo proszę, bez niepotrzebnego niepokojenia naszych współobywateli i bez naruszania ważnej zasady, zasady pacta sunt servanda. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Chciałbym jako prezydent i nie widzę innej możliwości, żeby Polska właśnie tak była postrzegana w przestrzeni międzynarodowej. Przede wszystkim przez naszych sojuszników. I w Unii Europejskiej, i w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest dla mnie jako prezydenta kwestia ogromnie ważna. A więc pacta sunt servanda plus spokój naszych współobywateli. Ja rozumiem, że w polityce są różne emocje. Była umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Była umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć
Spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy. Była umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy.